Tutorial na groby. Musicie pamiętać, że tego dnia nie tylko znicze mają się świecić, ale wy też. Wpierw oczywiście nakładamy podkład. I powiem wam, że dobra, ostatnio jak się malowałam, to zażarłam putubki. Jako, że futro mam w panterkę, to postawię na kocie oczy. I ja to tam lubię jak wszystko do siebie pasuje, dlatego użyję brokatowego cienia, który jest w kolorze zniczy, które kupiłam zapyta, dlaczego kupiłaś takie oczojebne znicze? No po to, żeby wszyscy wiedzieli, że to ode mnie. Do tego kreska z Eyeliner'a. No kurde, wyjechało mi się końcu Karolinki, kiedy się dowiedział, że jestem w ciąży. Ale powiem wam to, co wtedy powiedziałam też mojej mamie. Mogłam tego nie robić. Rzęsy symbolicznie, bo ostatnio byłam na ich likwidacji. Czy laktacji. No nie wiem, coś na L. Konturowanie zrobimy sobie na sucho, bo i tak ma padać, więc będzie mokre. W ogóle zauważyłam coś takiego, że nie jest jak mój były, znika jak się zbliżają walentynki. Prwi nie muszę robić, bo mam ostatnio zrobione pernamiętnie. Jeśli chodzi o usta, to tutaj wjeżdża interwencja, ale nie ta z mopsu, tylko twórcza. Jako, że kwas w ustach mam już bardziej rozpuszczony niż moja własna osobista córka, to biorę czarną kredkę i wyjeżdżam. Nigdy w życiu nigdzie nie wyjeżdżałam, to se chociaż poza usta wyjadę. Jeszcze błyszczyk powiększający usta. Swoją drogą ciekawe, co jeszcze można nim powiększyć. Mam nadzieję, że pomogłam. Pozdrawiam.